piąta rocznica razem, czyli 1 sierpień. Jesteśmy 5 lat razem. Co ja mam mówić? Powiem ty tak. Ty nic nie musisz mówić, ty możesz po prostu wyglądać. Że pogoda brzydka jest i pada. No widzisz. Tak średnio się jedzie w taką pogodkę. A my mieliśmy nagrywać vloga i nie wiedzieliśmy, co na tym vlogu robić, więc postanowiliśmy, że jedziemy przed siebie i wymyślimy, co robić dalej. Tu jest akurat taka prosta droga i patrz, tir wyprzedza tira. A to nie tir, to bus wyprzedza tira. W każdym razie niektórzy kierowcy nawet nie wiedzą, że kiedy jest ślisko, to może strasznie ciebie znieść, bo dopiero popadało. Z tego co słyszałem, to chyba są też takie szkolenia właśnie na śliskiej drodze. Są takie place, gdzie chyba polewają ten asfalt wodą, czy nie wiem, jakie tam są sposoby. W każdym razie nieważne. Kinia, nie, trzyma, Kinia trzyma tą kamerę jak nie wiem. Tak w dół. Tak, ja nie trzymam tak, tylko tak normalnie. Okay. Patrz na drogę. I nie jest tak szybko, bo ja się boję. Nasz samochodzik jest pewny. I pełny, bo jest pełny bak. Jak wybierzemy się na rower, to weźmiemy też komentarze z poprzedniego filmu, gdzie prosiliśmy wrzucać tam pytania. Tak. Więc... Obiecaliśmy. Obiecaliśmy, że zrobimy konkurs na chipsy, na nowy smak Lay'sów. W sumie nie taki nowy, chociaż w Polsce. W Polsce ten smak Lay'sów jest niedostępny. Powiedz, kto wygrywa. A to ja nie wiem, kto wygrywa. Wygrywa ten. Aha. Wygrywa ten. Kto? Pierwszy napisze do tego filmiku komentarz. Ale nie może tak być. Może tak być, ale patrz tu. Jeśli słyszysz, co teraz mówię, to... Napisz po prostu jakikolwiek komentarz i dopisz swój Instagram. Czyli małpka i albo Facebook, jeśli nie masz Instagramu czy coś w tym stylu, na pewno masz Instagram. I odezwiemy się do ciebie na Instagramie z naszego profilu i podasz po prostu nam swój adres. Tak, i wyślę, kto pierwszy, tak, ten lepszy. No to pierwszy, ten lepszy i tyle. To jest farcik. Komu przyszło powiadomienie o pewnej godzinie, kiedy dodaliśmy filmik, kliknął w niego, jest jedną osobą z pierwszych, która dotrwała do tej minutki, sekundy, nie wyłączyła tego filmiku, to po prostu wygrywa ten chips. Tak. Ten, kto wygra, to niech da znać. Nie każdemu może to podejdzie, ale one naprawdę są zajebiste, jak dla mnie. Najlepszy smak. Kinga mierzy buty. Za niskie. Chciałabym, gdyby były wyższe. Kupiliśmy bileciki na Królewę. Tak. I idziemy na fajny film, na naszą rocznicę. On taki słodki będzie, ten taki lew, taki kochany. Fajna bajka. Jak byłam mała, to lubiłam tę bajkę, ale... Nie. Idziemy jeszcze po coś do picia. Jest już kolejny dzień. Paciuk, ty trzymasz... Czekaj, no jak mam trzymać, tak? Do góry nogami. Nie do góry nogami. No dobra, tak. No tym razem lepiej. Wczoraj Kinga trzymała kamerę do góry nogami, więc niektóre nagrania są do góry nogami i tyle. Ej, ale okno są nie, to strasznie szumi. Mikrofon jest kierunkowy, więc ja zamknę go ze swojej strony. Słyszysz, jak tam pika? No. Kamień się obija o asfalt. Czekaj, pokażę pieska. Wczoraj byliśmy na tym filmie Król Lew i no było nawet fajnie, ale taki średni. Mi się nie podobało. No mimo wszystko ten. I już później jakoś wyszliśmy z tego i już było ciemno po pierwsze, bo poszliśmy późno. Trzeba było szybko do domu wracać, bo do naszego tego lwa, co tam z tyłu siedzi, trzeba było go nakarmić i takie tam. I już nic nie nagrywaliśmy. Dlatego nie wiem, jeśli, nie wiem, czy to po prostu też skleimy razem. Skleimy, bo to będzie sobą, drugi dzień po prostu. Dzisiejszy i wczorajszy. No okej, okay, po prostu okej. Okay. Kinga wczoraj, jak zauważyliście, nagrywała do góry nogami, dziś jest git? Ja nie nagrywałam tak przecież. Tak było. Tylko tak było. Cały czas. I teraz jedziemy po prostu z naszym pieskiem do parku, widzimy się tam. Posprzątaj po swoim psie. A te łapki są tutaj słodkie. A tutaj powinny być worki, tak? Czy nie? No chyba tak. Bo tutaj chyba coś powinno być. Rękawiczki jakieś takie. Coś tu powinno być, bo widzę, że
się skończyło. Wiktoria? Hmm. Jak Instagram się nazywa? Wiktoria Wiki. Czyli gdzie ma być? Tutaj? Tutaj. Dobrze. Wbijajcie do mnie na Instagram. Mój Instagram jest tutaj. I do mnie. Mój będzie tu. Tu. Więc uznaliśmy, że zrobimy jeszcze teraz Q&A. Tak, tak? Postanowiliśmy nagrać jeszcze Q&A, ponieważ w tym filmiku raczej nie będzie za dużo materiału. I chcielibyśmy wrzucić ten filmik takie na 7-8 minut, może się uda. Tak, i mamy kilka pytań z poprzedniego filmu. Tak, więc ten filmik będzie się nazywać konkurs na chipsy i... Rocznica Q&A. I ja mam pierwsze pytanie do Aleksa. Proszę bardzo. Ktoś zadał? Aleks, ile masz lat? Ktoś zadał? Kto to taki? Dobry słuchaj. Kto to taki? Aleks ma 24 lata. Aleks się urodził 5 marca 1995 roku w mieście Tarnopol. Po co to wszystkim? Tylko zapytali, ile masz lat. Nie musiałeś rozwijać pytania. Dobra. To już moja sprawa. Proszę bardzo. Pytanie. Od Gusia i... Czy macie dalsze plany na wakacje? Nie. Takich konkretnych planów to my raczej nie mamy. Po prostu śledzę pewne oferty. Jeśli cena spadnie, czy może będzie jakiś last minute okazyjny, to od razu klikam. Dalej. W jakim wieku zrobiliście tak swój pierwszy tatuaż? Ale pierwszy tatuaż zrobiłem, kiedy miałem 17 lat. Kinga chyba. Też 17. Technikum, liceum, czy studiujecie? Takie pytanie. Ja studiowałem, tak powiem, ekonomię. Tak, a ja skończyłem. No. Tak, skończyłeś ekonomię? Wszystkie studia? Magisterkę nie robiłem. Zrobiłem licencjat i tego mi wystarczy. Dobra, dalej. Czy ma zapuszczałeś włosy? Czemu to jest pytanie, czy ma zapuszczałaś włosy? No może ile zapuszczałaś bardziej, włosy, tak? Pewnie tak. Ile zapuszczałam włosy, więc wydaje mi się, że całe życie. Tak, że już 5 lat zapuszczam, jak nie więcej. Ile już jesteście razem? Wczoraj mieliśmy rocznicę i dziś o tym w tym filmiku już chyba mówiliśmy. Tak, w tym filmiku o tym mówiliśmy, że wczoraj minęło 5 lat, odkąd jesteśmy razem. Tak, dlatego byliśmy w kinie i na lodach. Kolejne pytanie, ile Kinga masz lat? Ja mam 22. I kolejne pytanie, gdzie pracujecie? Aleks pracuje u taty we firmie. Prowadzimy wspólny interes. Biznes, tak. A ja w internecie. Można tak powiedzieć. Ja sprzedaję różne rzeczy też im internecie i stacjonarnie, że militarie, takie rzeczy. Następne pytanie jest do mnie. Kinga, to twój naturalny kolor włosów? Tak, to mój naturalny kolor włosów. Nigdy nie farbowałam. Ostatnio farbowałam na różowo, ale szamponetką. Zmyło się po 5 myciach. Dobra, daj buziaczkę, żeby to było ciekawsze. I tyle pytań. Jest jeszcze super vlog od Gusia i no piękna pani, ładna stylówka do rury. Dziękujemy za wszystkie dobre komentarze, za wszystkie pytania. Miło nam, że nas motywujecie. Czekaj, ja zobaczę. Tyle, nie ma więcej pytań. Jak chcecie więcej pytań i chcecie więcej wiedzieć, to proszę zadawajcie pod tym filmikiem. Następny filmik będzie Q&A rowerowy w takim razie, tak? Potem miał tak być, jest. Ale no, jak widzicie, wyszło inaczej. Więc następne pytanie będzie jutro. Do Q&A rowerowego. Coś byśmy jeszcze dograli, ale niestety kończy nam się już bateria i chciałbym to już skończyć. Mimo tego, że to jest taki króciutki filmik, to mam nadzieję, zostawicie nam tam troszkę łapek w górę, co nie? Zostawiam nam troszkę łapek? Zostawcie łapki w górę za naszą rocznicę 5 lat razem, żeby było jeszcze więcej. Ile łapek, tyle lat. A my postaramy się wrzucać częściej filmy dla was. Niedługo już będziemy robić przybitki i wrzucamy kinie nowy filmik na kanał. Tak, będzie haul lumpeksowy kolejny. A póki co, pamiętajcie, by tam kliknąć w ten taki dzwoneczek. Będą przychodzić wam powiadomienia. Też proszę wciśnijcie w ten czerwony kwadracik subskrybuj, jeśli jeszcze jest czerwony, a jeśli jest szary, to dziękujemy bardzo. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do usłyszenia. Możesz mi w sumie zrobić to zdjęcie, nie wiem.